Cieszę się, Boże. Dawno Pana nie było. Albo... Nie, no byłem ile, ze 2 tygodnie temu. No to już dawno. A, no tak. Gdzie Pan nocuje? W noclegowni. Warszawa, Mazowieckie, inne. Mazowieckie. Proszę bardzo, następny Pan. Szczęść Boże. Gdzie Pan nocuje? W przyczepie kampingowej. Wczoraj słyszałem właśnie, że ludzie przeważnie myślą bezdomni śmierdziuchy. Ale przyznam się szczerze, że dlatego przyjechałem do Warszawy, ponieważ widzę tutaj dużą rzeszę ludzi z różnych grup, które właśnie mają taką możliwość, żeby coś zrobić z tym, żeby bezdomnych postawić na nogi. Mimo wszystko dać im jakby nawet takie poczucie jeszcze człowieczeństwa. W mojej sytuacji w tej chwili po eksmisji dostałem taki status osoby bezdomnej bez prawa do lokalu socjalnego. Można powiedzieć, że jestem właśnie osobą bezdomną. Śpię u znajomego, jednakże też jeśli jestem już u siebie w mieście, to śpię w garażu mojej mamy, która akurat też ma po swojej mamie, także jest to nasz taki własnościowy garaż. I tam sobie urządziłem, chociaż musiałbym to uznać jako tylko pokój letni, ponieważ w zimę bez ogrzewania jest to niemożliwe, żeby tam móc być. Wtedy już na zimę się trzeba, prawda, być przygotowanym pieniężnie, zbierać sobie pieniążki z różnych, prawda, źródeł, żeby móc już zimę inaczej przeżyć. W Niemczech pracowałem rok czasu na budowie. Bardzo dobrze mi się wiodło. Niepotrzebnie przyjechałem do Polski, bo mogłem zostać tam. Przyjechałem do Polski i przyjechałem do Warszawy, tak? Za pracą dalej, tak? Żeby nie tracić finansów za budowę. No i tak zostałem, ale nie wiedziałem, że wyląduję na ulicy, tak? Bo łatwo nie ma. Wróciłam do Warszawy do środka wychowawczego i wróciłam na ulicę, a też nie chciałam. Gdzie Pani nocuje? No niestety z Karoszewka, czy niestety. Czyli z Noclegowni. Tak, tak. A skąd Pani pochodzi? Z Warszawy, z województwa, czyli inne województwo. Tak. Korzystam z niej, bo przynajmniej się czuję bezpiecznie, że nie dostanę jakiegoś grzyba albo czegoś innego. Bo tu dbają o czystość. Pochodzę z wschodnich stron Polski. Jest mi tu fajnie, kąpię się często, bardzo fajna łaźnia. Dziękuję pięknie, kłaniam się. Jestem cały czas w butach i skarpetach. Także jak wyjąłem skarpety, no to żywy amoniak. Fryzjer jest, uprać można, najpotrzebniejsze rzeczy higieniczne. Więc ja jestem za tym, żeby tych miejsc było jak najwięcej. Prowadzenie mobilnej łaźni jest przykładem na współdziałanie władz samorządowych, w tym przypadku konkretnie stołecznych miasta Warszawy, z organizacjami pozarządowymi. Został ogłoszony konkurs na prowadzenie łaźni i Caritas, w misji której znajduje się pomoc osobom bezdomnym, osobom potrzebującym, zgłosiła się do tego konkursu i ostatecznie wygraliśmy i możemy prowadzić tę łaźnię. Najwięcej osób było 133 jednego dnia. Teraz robi się trochę zimniej, jest trochę mniej ludzi, 70-80. Podstawowe produkty związane z higieną osobistą są tutaj dostępne. Wymieniamy również bieliznę, a także Caritas prowadzi jeszcze rozdawanie odzieży. Wszelka odzież, która jest potrzebna, jak najbardziej jest tutaj dostępna. Ładna koszulka? Może być? A będzie... No długi rękaw. A będzie Pan w tym chodził, prawda? Naturalnie. Cieszę się bardzo. Proszę bardzo. Warunek przyjmiemy każdego oprócz osób pod wpływem alkoholu, ponieważ dla bezpieczeństwa ich i naszej odpowiedzialności. No zima idzie, trzeba się zabezpieczyć, tak? Bo raczej łatwo nie będzie tutaj, w tych noclegowniach. Za dużo przepełnienie jest, za dużo po prostu gigantów przyjechało. Z Polski, tak? Z Polski, nie wiem, tam może z zagranicy przyjeżdżali. Będzie ciężko. Dobrze właśnie, że takie łaźnie są teraz. W Warszawie, jak obliczono, jest ponad 2700 bezdomnych. Są z różnych miejscowości, i z Polski, i z zagranicy, szczególnie tam ze wschodu. Jeden Nigeryjczyk, Łotwy.
staram się wyjść z tej bezdomności, tak? No czasami już jestem w takiej sytuacji, że już prawie wychodzę z tego, tak? No ale czasami coś tam nieodpowiednie umowy, płacę, no i się zmienia tą pracę cały czas, tak? Oczekuję na mieszkanie socjalne. Jestem 14 na liście i czekam z niecierpliwością. Dowiedziałam się, że mogę dostać na początku roku. Dlatego szukam cierpliwie pracy z umową. Ostatnio pracowałem w wielu, wielu różnych, prawda, firmach prywatnych, nieprywatnych u siebie w mieście, w małym miasteczku, ale niestety jest tam dosyć ta praca krótkotrwała. I też zauważyłem, że dodatkowo po skończonej szkole i po maturze tak naprawdę nie mam żadnych kwalifikacji. I ostatnio postawiłem na kwalifikacje i w międzyczasie ostatnio zrobiłem sobie papiery na wózki widłowe. Teraz zapłaciłem sobie za kurs prawa jazdy, ponieważ teraz z papierami wózka widłowego najczęściej chcą jeszcze prawo jazdy. Chcę dalej w jakiś sposób, prawda, walczyć i może troszeczkę jakby wyjść z tej sytuacji, która no nie jest najlepsza.